Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Kapitan Roman Czerniawski został schwytany przez niemiecki kontrwywiad w listopadzie 1941 roku w wyniku zdrady Matyldy Carré. Uwięziono również 64 członków siatki szpiegowskiej, którą założył we Francji. Przez rok przekazywali do Londynu setki meldunków o ruchach niemieckich wojsk, ich dyslokacji i sile. Karą za to mogła być tylko śmierć. Kapitan Czerniawski w podparyskim więzieniu Fresnes oczekiwał na wyrok. Mijały miesiące, ale z przyczyn dla niego niezrozumiałych Niemcy odwlekali egzekucję. Aż w marcu 1942 roku do celi Czerniawskiego przyszedł oficer Abwehry, aby powiedzieć mu, jak może się uratować. Był to pułkownik Oskar Reile. Dobrze mówił po polsku, gdyż przez wiele lat kierował w Gdańsku placówką Abwehry. Zaproponował Czerniawskiemu podjęcie współpracy z wywiadem niemieckim. Pozostawił mu czas do namysłu i wrócił do jego celi po kilku tygodniach. Czerniawski zgodził się. Zgłaszam gotowość, aby po sfingowanej ucieczce do Anglii prowadzić tam działalność wywiadowczą przeciwko wszystkim wrogim Niemcom mocarstwom. No, z wyjątkiem Polski. Ale mam warunki. Moim zdaniem nie do przyjęcia przez pana. A niechże je pan wymieni, chociażby dla zaspokojenia mojej ciekawości. Mój pierwszy warunek to zapewnienie rządu niemieckiego, że gdy w wyniku mojej akcji i ewentualnej pomocy czynników polskich przyczynimy się do zwycięstwa nad komunizmem, to Polska będzie miała specjalny status w traktacie pokojowym. Ponadto chciałbym, aby wszyscy aresztowani, moi ludzie, zyskali status więźniów wojennych i zostali przewiezieni do obozu jeńców. A to jest do zrobienia. Kapitan Roman Czerniawski nie wiedział, że pułkownik Reile wykonuje zadanie zlecone mu przez szefa Abwehry, admirała Wilhelma Canarisa. I nie chodziło bynajmniej o to, aby zwerbować jeszcze jednego agenta i wysłać go do Anglii. Miał tam przybyć w zupełnie innym charakterze, którego zapewne nie znał, gdy zgodził się na współpracę. Pułkownik Reile przedstawił mu plan. Najlepszym dniem dla pańskiej ucieczki będzie 14 lipca, święto narodowe. Francuzi zapełnią ulicę. Wszędzie tłumy. Będzie pan przewożony odkrytym samochodem, który na bulwarze Saint-Germain zderzy się z innym pojazdem niemieckim. Musi pan wykorzystać zamieszanie, wyskoczyć, zmieszać się z tłumem. Ja będę na pana oczekiwał w apartamencie przy Avenue Foch numer 19. Od tego momentu będzie pan bezpieczny. Czy eskorta będzie ze mną współpracować? Strażnicy, a będzie ich dwóch w samochodzie, oczywiście nie mogą wiedzieć, że pańska ucieczka jest aprobowana przez nas. Będą więc starali się pana złapać lub zastrzelić. Mogę tylko panu radzić, aby uniemożliwił im pan wykonanie tych zadań. Powodzenia, kapitanie. No i do zobaczenia 14 lipca na Avenue Foch. Plan wydawał się realny. Chwila zatrzymania samochodu wystarczała, aby wyskoczyć i zmieszać się z tłumem, zanim strażnicy, zaaferowani zderzeniem, zdążyliby sięgnąć po broń. Mijali ulicę. Raz samochód przystanął, aby przepuścić kilka samochodów z wojskiem. Nie była to jednak sytuacja, o której wspominał Reile. Czerniawski czekał więc, aż zajedzie im drogę drugi samochód. Im dłużej jechali, tym stawał się coraz bardziej niespokojny. Zaczynał wątpić w szczerość oficera Abwehry. Odnosił wrażenie, że Reile zakpił z niego. Podejrzenia zamieniły się w pewność, gdy zobaczył, że skręcili w Avenue Foch. Przed domem stał Reile z drugim oficerem. Na widok Czerniawskiego szybko weszli do sieni, do której strażnicy wprowadzili i jego. Po schodach wspięli się na piętro do mieszkania numer 19, gdzie wartownicy stanęli przed drzwiami. Czerniawski zapytał. Czyżby zrezygnował pan z planu uwolnienia mnie? Nie. Nie, ale doszedłem do wniosku, że ucieczka byłaby zbyt niebezpieczna dla pana. W tej chwili więzień podobny do pana ucieka na bulwarze Fosza. Strażnicy go gonią. Jeżeli uda im się go zastrzelić, no to nie będzie to strata tak duża, jakby trafili pana. A jutro Paryż będzie mówił o śmiałej ucieczce więźnia, zaś ludzie, z którymi pan się skontaktuje, będą przekonani, że to pan uciekał na bulwarze Fosza. Będzie obława, więc proszę pozostać w tym mieszkaniu przez noc. Rano może pan skontaktować się ze swoją organizacją. Czerniawski nagle zrozumiał, że Niemcy mogli wypuścić go z więzienia tylko po to, aby po jego śladach trafić do pozostałych ludzi z jego siatki.
Aresztowano 64, ale prawie 90 pozostało na wolności. Rajder zdawał się odczytywać jego myśli. Powiedział nagle: Niech się pan nie obawia, że będziemy pana śledzić, aby schwytać pana współpracowników. Zaręczyłem oficerskim słowem, że tak nie będzie. Może mi pan wierzyć. Ma pan tu wszystko, aby spędzić tę noc spokojnie, a rano wyruszyć w drogę do Anglii. Do widzenia, panie kapitanie. I powodzenia. Pułkownik Riley nie kłamał. Następnego dnia Czerniawski, sprawdzając wielokrotnie, czy nie jest śledzony, dotarł do jednego z dawnych towarzyszy walki. Czy już wiedział, jaki jest właściwy cel uwolnienia go? Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Kilka dni po ucieczce Roman Czerniawski nawiązał kontakt z członkami dawnej organizacji. Wszyscy słyszeli o śmiałej ucieczce więźnia na Avenue Foch. On sam upewnił się, że Riley dotrzymał słowa i nie kazał go śledzić. Wszystko rozwijało się zgodnie z planem. Na początku sierpnia 1942 roku Roman Czerniawski, przemycony przez granicę hiszpańską, dotarł do Madrytu, gdzie natychmiast zameldował się w brytyjskiej ambasadzie i atasze wojskowemu wyjaśnił, że podjął współpracę z Abwehrą. Wyjaśniał, że nie miał zamiaru być niemieckim szpiegiem, lecz dostrzegł okazję uratowania swoich towarzyszy i podjęcia współpracy z wywiadem brytyjskim. Czyżby Canaris i Riley byli tak naiwni i nie przewidzieli, że tak się stanie? Że po przekroczeniu granicy Czerniawski skontaktuje się z wywiadem brytyjskim i opowie o wszystkim. Oczywiście brali to pod uwagę, ale to było częścią ich planu. Czerniawskiego przewieziono do Londynu, gdzie wrześniowego dnia 1942 roku stanął przed szefem polskich tajnych służb podpułkownikiem Stanisławem Gano. Nie ma żadnych zapisów, jak przebiegła pierwsza rozmowa. Zachowała się relacja z przebiegu drugiego spotkania. Czerniawski wszedł wtedy do małego pokoju, który podpułkownik Gano zajmował w hotelu Rubens w Londynie. Ten oficer nie lubił zgiełku, jaki otaczał naczelnego wodza, dlatego swój gabinet i pokoje podwładnych urządził na ostatnim piętrze. Panie pułkowniku, melduje się. Niech pan siada, panie kapitanie. Czy przychodzi pan z raportem, o którym mówiliśmy kilka dni temu? Tak jest, panie pułkowniku. To jest projekt operacji, którą nazwałem Wielka Gra. Podpułkownik Gano przez wiele minut uważnie czytał dokument, jaki podał mu Czerniawski. Teraz rozumiem, dlaczego pytał mnie pan, jak oceniam szansę wygrania wojny przez Niemcy i co wówczas zrobi nasz rząd. Wie pan, kapitanie, ryzykuje pan dużo. Dzisiaj jeszcze będę rozmawiać z generałem Sikorskim. Uważam, że generał nawet się do tego nie dotknie. To sprawa brytyjskiego Ministerstwa Wojny. Proszę oczekiwać na wezwanie. Jakież to propozycje Czerniawski zawarł w raporcie? O jaką wielką grę chodziło? W żadnym z zapisków, jakie zachowały się, nie ma na ten temat ani słowa. Podpułkownik Gano powinien oddać raport Czerniawskiego do archiwum. I zapewne tak się stało, ale później osobiście dopilnował, aby ten dokument został zniszczony. Możemy założyć, że Czerniawski zaproponował, iż działając jako niemiecki agent będzie wprowadzać Niemców w błąd. Jeżeli do tego ograniczała się jego propozycja, to jakże zrozumieć reakcję podpułkownika Gano, który postanowił natychmiast zawiadomić generała Sikorskiego? Czyżby szef wywiadu musiał informować premiera i naczelnego wodza, że jakiś agent chce wprowadzać Niemców w błąd? Oczywiście nie. A w dodatku Gano stwierdził: uważam, że generał nawet się do tego nie dotknie. To sprawa brytyjskiego Ministerstwa Wojny. Jedyną wskazówką pozwalającą wyjaśnić, czego dotyczył projekt Czerniawskiego, mogą być słowa, które pułkownik Riley wypowiedział już po wojnie. Dla admirała Canarisa decydująca była myśl, że szef polskiego rządu w Londynie pewnego dnia mógłby zaproponować niemieckiej Abwehrze wspólne przedsięwzięcia wobec posuwającej się naprzód Armii Czerwonej. Szokujące. Admirał Wilhelm Canaris, szef niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, myślał o współpracy wojsk niemieckich i polskich przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z.
Czy to możliwe, aby w połowie 1942 roku admirał Canaris planował współdziałanie wojsk polskich i niemieckich w powstrzymywaniu Armii Czerwonej? Był przeciwnikiem Hitlera, gdyż uważał, że doprowadzi do zguby naród niemiecki. Knuł przeciw Führerowi już od 1938 roku, gdy związał się z organizacją spiskową Schwarze Kapelle. Uważał jednak, że obalenie Hitlera nie będzie możliwe bez współdziałania Wielkiej Brytanii. Dlatego wysyłał do Londynu tajnych emisariuszy. Nie udało mu się uzyskać poparcia rządu brytyjskiego dla spiskowych planów. Może dlatego, że był to rząd tchórzliwego i głupiego polityka Neville'a Chamberlaina, prowadzącego bardzo uległą politykę wobec Hitlera. Może dlatego, że Brytyjczycy nie wierzyli w jego szczere intencje. W 1942 roku Canaris uznał, że jego najgorsze przewidywania zaczęły się sprawdzać. Wehrmacht został odrzucony spod Moskwy, zatrzymany pod Leningradem, a wkrótce pod Stalingradem. Nie udało się zająć pól roponośnych Kaukazu. Niemcy nie zdołali zniszczyć źródeł siły Armii Czerwonej, przemysłu zbrojeniowego, który po przejściowym załamaniu produkował coraz więcej. W 1942 roku Armia Czerwona otrzymała 24 tysiące czołgów i samochodów pancernych. Czterokrotnie więcej niż niemieckie zakłady zdołały dostarczyć Wehrmachtowi. Przegrana w wojnie stała się jeszcze bardziej oczywista po klęsce sojuszniczej Japonii w bitwie o Midway, która rozpoczęła się 4 czerwca 1942 roku. Dla Canarisa klęska państw osi stała się oczywista. Uznał, że zbliża się czas, w którym Armia Czerwona ruszy na zachód. Postanowił działać, aby zapobiec najgorszemu – wkroczeniu wojsk radzieckich na terytorium Niemiec. Jego plan był taki. Hitler zostanie obalony, a nowy, demokratyczny rząd niemiecki postawi przed sądem winnych zbrodni wojennych i podejmie działania, aby nie dopuścić do wkroczenia wojsk radzieckich na terytorium Niemiec. Canaris liczył, że ta idea znajdzie zrozumienie rządu generała Sikorskiego, który zechce zespolić siły, aby zatrzymać Armię Czerwoną, zanim wkroczy na polskie ziemie. Taka była misja Romana Czerniawskiego. W Londynie wynajął mieszkanie na poddaszu willi w dzielnicy Richmond. Stamtąd za pomocą nadajnika radiowego, który zrobił według instrukcji, jaką otrzymał od Abwehry, nadał pierwszy meldunek. W Anglii bezpiecznie. Nie tak łatwo było się urządzić. Współpraca z polskim rządem wątpliwa. Będę się koncentrować na informacjach militarnych. Ten pierwszy meldunek, w którym Czerniawski napisał współpraca z polskim rządem wątpliwa, ostatecznie wyjaśnia charakter jego misji. Dowodził także, że generał Sikorski, poinformowany przez pułkownika Gano, nie zechciał tej gry podjąć. Popełnił kolejny błąd. Jeden z wielu, które obciążały czas jego rządów. Nie chodziło oczywiście o zgodę na to, aby żołnierze Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, przerzuceni do Polski, ramię w ramię z żołnierzami niemieckimi zatrzymywali żołnierzy radzieckich, lecz o wsparcie antyhitlerowskich spiskowców, którzy osłabiliby władzę Hitlera, a przede wszystkim o zyskanie argumentów przeciwko Stalinowi. W połowie 1942 roku generał Władysław Sikorski nie miał już niczego, co mógłby wykorzystać przeciwko radzieckiemu dyktatorowi. To po stronie Stalina były wszystkie atuty. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Roman Czerniawski, któremu nadano pseudonim Brutus, został oddany pod nadzór wywiadu brytyjskiego. Jaką rolę pełnił? Podobno przekazywał Niemcom odpowiednio spreparowane meldunki, które miały wprowadzać ich w błąd co do miejsca i czasu planowanej inwazji na kontynent. Były tak doskonałe, że przedstawiano je Adolfowi Hitlerowi. Podobno w oparciu o nie Führer doszedł do przekonania, że inwazja nastąpi w rejonie Calais, a więc 300 km na wschód od Normandii. Tak bardzo w to wierzył, że trzymał tam całą armię, nawet wtedy, gdy pierwsze alianckie oddziały lądowały na plażach Normandii. Brytyjczycy uhonorowali zasługi Czerniawskiego, odznaczając go orderem Imperium Brytyjskiego. Czy równocześnie realizował misję, na której Canarisowi i opozycji antyhitlerowskiej zależało najbardziej, pośrednika między rządem brytyjskim a opozycją antyhitlerowską? Sam Roman Czerniawski, który zmarł w 1985 roku, nic na ten temat nie napisał. Halina Szymańska, która była drugą łączniczką między Canarisem a wywiadem brytyjskim, również nie ujawniła niczego ze swojej działalności. Powinny jednak przemówić dokumenty, raporty, które przekazywała Szymańska, projekt Wielkiej Gry Czerniawskiego,
protokoły przesłuchań, jakim oboje zostali poddani przez oficerów wywiadu brytyjskiego. Protokoły przesłuchań prowadzonych przez oficerów wywiadu polskiego. Gdzie są te dokumenty? W lipcu i sierpniu 1945 roku nad zabudowaniami szkoły St. Paul na Hammersmith w Londynie unosiły się kłęby dymu, a wiatr rozwiewał popiół palonych papierów. Działo się tak przez wiele dni, co wywoływało protesty okolicznych mieszkańców. Słali więc skargi do lokalnych władz, a te uprzejmie odsyłały rozgniewanych mieszkańców Hammersmith do polskich władz wojskowych. W zabudowaniach szkoły mieściły się bowiem biura polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Przez wiele dni zwożono tam tajne dokumenty i palono je na podwórzu pod osobistym nadzorem pułkownika Gano. Dlaczego dwa miesiące po zakończeniu wojny szef polskiego wywiadu zdecydował się zniszczyć tajne akta? 30 czerwca 1945 roku pułkownik Gano otrzymał pismo od wywiadu brytyjskiego żądające przekazania akt polskiego wywiadu. Bardzo go to zaniepokoiło. Uważał, że brytyjskie władze zbyt naiwnie podchodzą do Związku Radzieckiego, a dbając o dobre stosunki po wojnie, gotowe są oddać wiele przysług. Historia uczyła, że jeżeli Brytyjczycy cokolwiek darują, to na pewno z obcej kieszeni, więc wolał się zabezpieczyć, aby nie była to kieszeń polskiego wywiadu. W czasie wojny służby, którymi kierował pułkownik Gano, stworzyły wiele siatek w państwach, do których wkroczyła Armia Czerwona i w samym Związku Radzieckim. Życie agentów zależało od zachowania tajemnicy. Gdyby tajne materiały z Londynu trafiły do Moskwy, los tych ludzi byłby przesądzony. Pułkownik Gano wolał nie sprawdzać, czy jego podejrzenia są uzasadnione. Dlatego bezzwłocznie nakazał wysłanie listu do Polskiej Szkoły Wywiadu w Szkocji, gdzie mieściły się niektóre archiwa. Pisał w nim: dokumenty określane jako wartościowe i podlegające dalszemu przechowaniu w archiwum w Szkocji obecnie muszą być sprowadzone do Londynu i zdeponowane w znanym nam miejscu pod specjalnie zorganizowaną ochroną. Wszystko inne musi być bezzwłocznie spalone na miejscu. Szczególnie wszelkie bez wyjątku dokumenty dotyczące wiadomości o ZSRR, współpracy z Brytyjczykami, Amerykanami i tym podobne, personalia, rachunkowość. Instrukcje po przeczytaniu proszę zniszczyć. Obawy przed przechwyceniem dokumentów przez wywiad brytyjski były posunięte tak daleko, że oficerowie polscy przywozili je nie samochodami, lecz w walizkach pociągiem. A po dotarciu do Londynu, oczekując na dalszy transport, pozostawiali je w przechowalni dworcowej, a nie przewozili do siedziby polskiego wywiadu. Pułkownik Gano obawiał się również swoich kolegów. Wielu z nich deklarowało poparcie dla nowych władz Polski. Inni wybierali się do kraju, co w jego ocenie rodziło niebezpieczeństwo, że zechcą wkupić się w łaski nowych przełożonych i zabiorą najbardziej wartościowe akta. Tysiące tajnych dokumentów poszło z dymem wielkiego ogniska, jakie płonęło przez wiele dni na podwórzu szkoły w dzielnicy Hammersmith. Jednak wszystkich zniszczyć nie można było. Brytyjczycy dostali tylko część dokumentów. Należy sądzić mniej ważnych. Po raz ostatni widziano je w 1948 roku. Władze brytyjskie twierdzą, że zaginęły na początku lat 50. Pozostały akta, które ukryli polscy oficerowie i po latach oddali je do Instytutu Sikorskiego w Londynie. Tylko dzięki temu możliwe było odtworzenie części niezwykłej sprawy Haliny Szymańskiej i Romana Czerniawskiego. Czy oznacza to, że nigdy nie poznamy w pełni losów tych ludzi? Wydawałoby się, że nie ma takiej możliwości, a jednak. Prawdopodobnie kopie akt polskiego wywiadu wysyłane były do Waszyngtonu. Jeżeli jest to prawdą i jeżeli uda się je odnaleźć, najbliższy czas może przynieść jeszcze wiele sensacji XX wieku. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.